Polskie Radio ogłosiło plan rozwoju publicznego nadawcy pod nazwą Polskie Radio 2.0. Patrząc na wyniki słuchalności, to raczej plan ratunkowy dla wszystkich publicznych programów radiowych, a nazwa planu świetnie koresponduje z osiągniętym ostatnio przez Radiową Trójkę najniższym w swojej historii, bo 2-procentowym poziomem słuchalności. Co się stało z Polskim Radiem? Jakie są prawdziwe wyniki słuchalności i sprzedaży publicznego nadawcy? Właśnie o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Adam Rudawski, a to jest One Pager, krótki wideokast o mediach. Według firmy badawczej Kantar Polska, Trójka, czyli najpopularniejsza kiedyś publiczna stacja radiowa, straciła 3/4 swoich słuchaczy. Po odejściu największych osobowości, takich jak Wojciech Mann czy Marek Niedźwiecki, z 8% udziału w rynku słuchalności zapikowała do 2%, czyli poniżej błędu statystycznego w tego rodzaju badaniach. Program Pierwszy Polskiego Radia jeszcze w 2016 roku miał udział w rynku na poziomie 9%. Dzisiaj jest to tylko 6%. Czyli nastąpiła tutaj utrata blisko połowy słuchaczy. Polskie Radio 24, stacja tokowa publicznego nadawcy, zatrzymała się na niskim poziomie słuchalności, bo tylko 1,2%, czyli 2 razy mniej niż komercyjny konkurent Tok FM. Sumowanie udziałów 4 głównych anten rozgłośni Polskiego Radia, czyli programu Pierwszego, Drugiego, Radiowej Trójki oraz Polskiego Radia 24, daje tylko niecałe 9% udziału w polskim rynku słuchalności. To jest mniej więcej tyle samo, ile posiada Radio SK. Pojedynczy program radiowy o dużo mniejszym zasięgu technicznym. A jeszcze w 2016 roku skumulowany udział programów Polskiego Radia w rynku radiowym wynosił ponad 17%. Czyli w ciągu ostatnich 6 lat, według badania Radio Track firmy Kantar, Polskie Radio utraciło ponad połowę rynku. Tylko jeden program komercyjnej stacji RMF FM, obecnego lidera, ma słuchalność na poziomie 30%, czyli posiada 3,5 raza więcej słuchaczy niż wszystkie 4 główne programy Polskiego Radia. A spadki słuchalności to nie jedyny problem menedżerski Polskiego Radia. Według Kantar Media w zeszłym roku nastąpił rekordowy spadek wpływów ze sprzedaży reklam. Program Pierwszy zanotował spadki ponad 30%, mimo utrzymania tej samej słuchalności w ostatnim roku. Program Trzeci natomiast utracił 17% wpływów. Oba te spadki były największymi wśród wszystkich graczy rynkowych. Wracając więc do ogłoszonych przez publicznego nadawcę planów rozwojowych pod nazwą Polskie Radio 2.0, to bardziej pasuje tu chyba określenie Radio Knockout 2.0.